Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Jest to pierwsze wideo z serii poświęconej Star Citizen oraz wszystkiemu, co jest z nim związane. Ten odcinek poświęcony jest dwóm najtańszym pakietom startowym. Aurora MR Starter Pack oraz Mustang Alpha Starter Pack kosztują obecnie około $50 i zawierają pakiety startowe Star Citizen. Zawierają również najprostsze statki, jakie występują w grze. Paczka pozwala dołączyć do Alfy oraz korzystać z tego, co na tym etapie Star Citizen ma do zaoferowania. Czasami pojawiają się również paczki promocyjne, które można nabyć za $43, ale dostępne są one okresowo i ich ilość jest ograniczona. Pakiety posiadają również swoje odpowiedniki zawierające Squadron 42, który ma być kampanią przeznaczoną dla pojedynczego gracza. Są one jednak o $18 droższe. Warto jednak pamiętać, że w przyszłości pakiety te nie będą dostępne, a kampania dla pojedynczego gracza dostępna jest za $55. Do każdego zakupionego statku można zakupić upgrade do wyższego wariantu albo zupełnie innego statku, więc nawet jeżeli planujemy zakup czegoś lepszego, to możemy zacząć od najniższego pakietu i zapoznać się z grą, a następnie ulepszyć nasz statek do tego wymarzonego, utrzymując nadal pakiet startowy z dostępem do gry. Jeżeli wiemy, że będziemy kupować lepszy statek, to warto zwrócić uwagę na to, że statki wewnątrz paczek nie mają tej samej wartości. Aurora dołączona do paczki jest o $5 tańsza niż Mustang, co będzie przekładać się na cenę upgrade'u. Przyjrzyjmy się jednak samym statkom. Aurora MR jest statkiem uniwersalnym przeznaczonym zarówno do walki, jak i handlu. Jak na statek podstawowy przystało, uzbrojenie jest najtańszym wariantem spotykanym w grze. Posiada dwa najmniejsze działka laserowe umieszczone z przodu, które są na stałe przyczepione do statku, tak zwany fixed mount. Działka tak przymocowane zawsze strzelają w tym samym kierunku, w którym skierowany jest statek. Zawiera ona również zestaw rakiet, które mogą stanowić bardzo silną broń w użyciu, ale jednocześnie są dość kosztowne. Aurora jest statkiem modularnym, co oznacza, że w znacznym stopniu jesteśmy w stanie zmienić jej domyślne właściwości. Dotyczy to uzbrojenia, tarcz, generatorów, ale również możliwości dołożenia dodatkowego pojemnika. Warto o tym pamiętać, jeżeli ktoś planuje handlować. Mustang Alpha jest z założenia myśliwcem. Jest to statek lżejszy, bardziej zwrotny i szybszy od Aurory. Te zalety przekładają się na jego odporność oraz pojemność. Już na starcie jest w stanie załadować mniej towaru i nie posiada możliwości rozbudowy tej pojemności. Jeżeli chodzi o walkę, to jednak szybkość, zwrotność przekłada się na manewry, które można wykonać, a to przekłada się na lepszą pozycję względem wroga. Ta zwinność powoduje również, że jest go trudniej trafić. Mustang na starcie posiada trzy działka laserowe. Dwa z nich są na stałe przyczepione do kadłuba, a jedno jest przymocowane do ruchomej wieżyczki. Pozwala to pilotowi strzelać w innym kierunku niż kierunek lotu, dając dodatkową przewagę. Warto jednak nadmienić, że tą przewagę są w stanie wykorzystać głównie gracze korzystający z myszy. Niestety kombinacja broni fixet oraz wieżyczki nie sprawdza się w grze. Należy zdecydować się na jeden typ mocowania. W przypadku Mustanga należy wieżyczkę zablokować i strzelać w tym samym kierunku ze wszystkich broni naraz. Osiągniemy w ten sposób większą siłę ognia. Obecnie, aby zablokować broń, należy nacisnąć prawy Alt oraz J. Ta kombinacja klawiszy może się jednak w przyszłości zmienić. Jeżeli miałbym komuś polecać statek na start, to proponowałbym dołożyć parę dolarów i kupić wyższy wariant Aurory, Aurory LN. Posiada ona mocniejsze tarcze, cztery bronie z możliwością wymiany dwóch z nich na broń drugiego rozmiaru oraz zestaw czterech rakiet. Upgrade z Mustanga będzie kosztował około $6, natomiast z Aurory około $12. Statek zyskuje jednak na tyle dużo, że jest warte tych kilku dolarów. Na koniec zapraszam do skorzystania z kodu promocyjnego podanego w czasie rejestracji konta na RSI. Za skorzystanie z niego otrzymacie $5 do wykorzystania w sklepie Voyager Direct, natomiast właściciel kodu, będący członkiem naszej organizacji, ma szansę na jakiś drobiazg, jak odpowiednio dużo osób z kodu skorzysta. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony oraz forum naszej organizacji, do której link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.